W miniony poniedziałek w Urzędzie Miasta Włocławka odbyła się 27. sesja Rady Miasta. Porozmawiamy właśnie z przewodniczącym tejże Rady. No właśnie, panie przewodniczący, tak powiem, za oknem wiosna, a czy na sesji też było czuć wiosnę? No w sercu na pewno też wiosna i myślę, że podczas sesji trochę tak, dlatego że temperamenty wybujałe dały o sobie znać podczas tej sesji. Ona trwała bardzo długo, jeżeli chodzi o te podstawowe punkty, to znaczy jeżeli chodzi o ustalenie porządku obrad, jeżeli chodzi o to, jak ma przebiegać sesja. Było kilka wniosków dotyczących zmian w porządku, one były głęboko dyskutowane. Uczestniczyli w tejże sesji także mieszkańcy Włocławka, którzy protestowali przeciwko kształtowej rewitalizacji, a właściwie konkretnie protestowali przeciwko planu modernizacji Placu Wolności. No właśnie, istotna kwestia modernizacji tegoż placu, plany rewitalizacji, które nie wszystkim się podobają. Czy w związku z tym na tej ostatniej sesji padły już jakieś ustalenia, czy coś w tej kwestii się ruszyło, czy też plany są absolutnie bez zmian i po prostu tylko wysłuchano protestujących? Jak to wygląda? Trzeba pamiętać o tym, że realizacja programu rewitalizacji z wykorzystaniem funduszy europejskich wymaga przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji przez Radę Miasta. To jeszcze nie nastąpiło. Owszem, w witrynie internetowej Urzędu Miasta widnieje projekt programu rewitalizacji, ale on nie uzyskał akceptacji. Ja bym trochę nie przeceniał tych wszystkich działań, które się odbywają do tej pory, jeżeli chodzi o negację programu rewitalizacji, nawet jeżeli przybierają one taką formę manifestacji i tak dalej. Uważam, że jest to jakiś element, no może ostrego, ale jednak dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami miasta i on być powinien. Też mam wiele zastrzeżeń do programu rewitalizacji, ale to nie jest tak, że na dzień dzisiejszy mówię nie dla rewitalizacji. To jest punkt wyjściowy. Mamy projekt, mamy głosy negatywne dotyczące tego projektu. Punkt wyjścia do tego, aby rozpocząć dyskusję i aby ten ostateczny kształt programu rewitalizacji był po pierwsze naprawdę programem rewitalizacji, czyli spełnia te wszystkie kryteria, na które nakłada na nas Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a po drugie, żeby był społecznie akceptowalny. Te dwa elementy muszą się spiąć, abyśmy mogli po pierwsze z pełnym przeświadczeniem przyjąć ten program rewitalizacji, a po drugie go realizować. Kolejna kwestia dotycząca tejże rewitalizacji. Miałaby być ona finansowana po części, czy też pewnie po dużej części z obligacji, które miasto miałoby wypuścić. Właśnie teraz chciałbym zapytać o kwestię obligacji. Czy te obligacje będą i na jakich zasadach nabywania, zbywania? Co w tej kwestii może pan w tej chwili powiedzieć? No mogę powiedzieć, że jesteśmy przed głosowaniem, które odbędzie się w poniedziałek i tak naprawdę czy podejmiemy tę wstępną uchwałę dotyczącą emisji obligacji w takiej wysokości, czyli 260 milionów, 265 milionów, to się okaże właśnie w poniedziałek. Natomiast można było pokusić się o takie stwierdzenie, że być może zbyt wcześnie jest podejmować decyzję o obligacjach, póki nie wiemy, co tak naprawdę będzie finansowane z tych obligacji. To jest rzecz pierwsza, a rzecz druga, czy jest na to zgoda społeczna, bo uważam, że sprawy tak dużego zadłużenia naszego miasta powinny wymagać szerokiej konsultacji nie tylko radnych, ale również być może szerszej grupy mieszkańców. W miniony czwartek na plenerowej konferencji PiS-u poseł na Sejm Łukasz Zbonikowski apelował, żeby właśnie na Radzie radni z ramienia Platformy blokowali te obligacje. Czy zatem będzie głosowanie i wtedy będą radni Platformy blokowali te obligacje, czy też poprą? No, jak gdyby mamy wstępne założenia do tego, których nie chciałbym jeszcze ujawniać, bo kiedy się spotkamy w całości w klubie, to wtedy ewentualnie ustalimy. Ja jestem zwolennikiem tego póki co, aby ograniczyć emisję obligacji do tego roku. Przewidzieliśmy zadania związane z emisją obligacji, na przykład jeżeli chodzi o modernizację jedynki, ale pod warunkiem, że dostaniemy dofinansowanie z Unii Europejskiej i będzie to potraktowane jako wkład własny. Gdyby tak było, to wtedy jest zgoda na emisję obligacji. Natomiast w przeciwnym wypadku ciężko byłoby tutaj zająć pozytywne stanowisko.